Jeszcze przed kilkoma miesiącami Łukasz Teodorczyk był czołową postacią Ligi Belgijskiej. Przez większość minionego sezonu występował w koszulce przyozdobionej w podobiznę złotego byka, który symbolizuje najlepszego strzelca rozgrywek. Wówczas dyrektor generalny Fiołków zapewniał, że Teo jest wart 15 milionów euro i każdy, kto będzie chciał zapłacić za niego mniejszą kwotę, zostanie odprawiony z kwitkiem. Obawiam się jednak, że teraz nikt za Polaka nie zapłaciłby nawet połowy z tej kwoty. O tym, jaki zaliczył regres, świadczy chociażby fakt, że obecnie po 15 meczach zdobył zaledwie 3 gole. W zeszłym roku o tej samej porze na koncie miał już 9 trafień. Szczególnie źle radzi sobie w Lidze Mistrzów. Świadczy o tym chociażby fakt, że jego Anderlecht jest jak dotąd jedyną drużyną, która w całych rozgrywkach nie zdobyła nawet jednej bramki. Ponadto warto zaznaczyć, że Fiołki są także najgorszą ekipą w tej edycji pod kątem straconych goli. Podczas dotychczasowych 3 spotkań rywale pokonywali bramkarza aktualnego mistrza Belgii aż 10 razy, czyli średnio ponad 3 razy na mecz. Łukasz Teodorczyk wyraźnie nie radzi sobie z tym kryzysem, przez co narasta jego frustracja. Było to widać chociażby w ostatnim meczu ligowym, kiedy to w złości próbował kopnąć swojego rywala. Ostatnimi czasy Teodorczyka nie oszczędza także belgijska prasa. Lokalne dzienniki twierdzą, że nieporozumieniem jest jego gra w wyjściowej jedenastce. Trener Van Ersbrug jest podobno wielkim fanem grillowania. Wygląda na to, że Teodorczyk musiał go zaprosić do siebie na porządny obiad, bo trudno inaczej wyjaśnić jego regularne występy. Nic więc dziwnego, że trener Adam Nawałka nie uwzględnił go w kadrze na nadchodzące mecze z Urugwajem oraz Meksykiem. Zaskakujący może być jednak fakt, że zagraniczne powołania otrzymali Kamil Wilczek oraz Mariusz Stępiński. Pierwszy z nich jest jeszcze mniej skuteczny od Teodorczyka, zaś drugi od momentu transferu do Kiewo ani razu nie dostał szansy gry od pierwszej minuty. Według informacji Krzysztofa Stanowskiego do kadry za Łukasza Teodorczyka trafi Jakub Świerczok. Przed laty uważano go za jeden z największych polskich talentów, dzięki czemu udało mu się zapracować na transfer do słynnego Kaiserslautern. Niemiecka piłka szybko jednak zweryfikowała jego umiejętności i ostatecznie wylądował na zapleczu ekstraklasy. Teraz jednak bryluje w najlepszej polskiej lidze. Jest objawieniem tego sezonu i obok Marcina Robaka najskuteczniejszym polskim graczem rodzimych rozgrywek. Warto zaznaczyć, że Świerczok imponuje efektywnością. Średnio strzela gola lub notuje asystę co 95 minut. Pod tym względem w całej ekstraklasie lepszy od niego jest jedynie Igor Anhulo. A jakie jest wasze zdanie? Czy trener Adam Nawałka słusznie zrobił, pomijając Teodorczyka, dając przy tym szansę 24-letniemu napastnikowi z Zagłębia Lubin? A może powinien dać szansę komuś innemu, na przykład Jarosławowi Niezgodzie, który również świetnie sobie teraz radzi w barwach Legii Warszawa? 3 najciekawsze odpowiedzi na te pytania znajdą się pod koniec następnego odcinka. Z kolei najciekawsze komentarze, które znalazły się pod ostatnim filmem, właśnie pojawiły się na ekranie. Na dziś to już wszystko, wielkie dzięki za uwagę, bądźcie uważni, gdyż w przyszłym tygodniu ruszamy z nowym projektem, zachęcam do subskrybowania kanału, no i do zobaczenia.